Dzień dobry, wieczór. Z tej strony jest ponownie Starki i... O Jezu. Totalny start, wiem. Ale takie. Gramy znowu w Elden Ring. Jak widzicie, jestem w tym miejscu, w którym byłem też ostatnio. Nas ubili. Gdzie mnie... No, po prostu nie uniknąłem zasadzki, nie umiem walczyć z tymi rycerzami, powiem szczerze. I tak, jesteśmy tutaj i w taki sposób uciekamy, głównie z jednego powodu. Jakimś to jest to, że nie jestem w stanie go pokonać, a no trzeba iść dalej. Tam był klucz do tych drzwi. I przy okazji zdaliśmy zakrzywionego miecza, jak widzieliście, i... Nie pamiętam, co to zmienia konkretnie. Ale tak, wzmacnia kontry po zasłonie? Okej... Okay. Nie wiem, czym są te kontry po zasłonie, ale niech będzie, że to i tak wezmę. No i idziemy dalej. I tak... Od pustynnego spotkania mogę powiedzieć, że zmieniło się tylko tyle, że tam próbowałem raz, czy dwa... Góra trzy... właśnie odzyskać moje runy, pokonując tego dziada. No... Nie udało się to niestety, więc tak... Dlatego też... Spotkaliśmy się w taki, a nie inny sposób, próbując uciec. A co, walczyć chcesz? To giń. Nie zginąłeś? To jeszcze raz giń. No, od razu lepiej. Tak, no... Ze smutkiem stwierdzam, że po prostu... Nie wiem. Powtarzam to. Nie wiem, jak ja to mam przeżyć. Wszystko, bo... No, coraz bardziej nierealne mi się to wydaje, żebym przeżył... te przygody tutaj w tym zamku. Oto tak po prostu. A, dobra, tam chyba się lazło dalej, więc jednak zawracamy znowu, bo... No ile mogę eksplorować, tyle będę eksplorował. Oczywiście, jak już ogłosiłem, nie będę 100% tego zamku robił. Albo wcale, albo w tym momencie. Ciężko mi stwierdzić, które bardziej. O, cholera. Dobra, udało się. Przypuszczam, że będzie śmierć. Jako, że no... Najprościej w świecie to było strasznie wąskie przejście, wąskie miejsce. A tu był taki wredny wróg. Okej, tego wyjmujemy szybko naszą kataną meteorytową. I co my tu mamy poza... A, tylko to. Można już wracać. A to podziękuję, nie chcę. I teraz ostrożnie. Idziemy dalej. Tutaj już nic nie będzie. Więc teraz szybko skok. I można lecieć z powrotem. I tak w sumie. Ojej, zapomniałem o tobie, dziadzie. Gin. I już wezmę przy okazji pochodnie, bo i tak starczki nie korzystam za bardzo. To pochodnie przynajmniej wam da trochę światła. I tak zastanawiałem się, czy byście nie chcieli zobaczyć ogólnie też. Może moich zmagań z Bloodborne'em, bo w sumie. Nie mam może idealnego sposobu, żeby wam prezentować moje zmagania, ale... Wspomniałem sobie o takiej głupiej aplikacji od PlayStation'a, która pozwala mi de facto... No, podłączyć się i teoretycznie przez komputera sterować... tutaj nie, to nie tutaj, więc nie będę próbował. Ale tak, przez komputera próbować właśnie sterować tym wszystkim. Przez co mógłbym, no, pokazać wam Bloodborne'a. I powiem wam, że znalazłem też właśnie trik, który redukuje trochę opóźnienia, bo ogólnie mówiąc, jeśli się gra w ten sposób, to są spore opóźnienia na kontrolerze. Ale da się to oszukać w bardzo fajny sposób, po prostu włącza się najpierw to całe jakby połączenie tego typu na innym profilu niż ten, na którym się później w to wszystko gra. I w ten sposób teoretycznie można zredukować właśnie te takie opóźnienia. I tak, tu jest więcej tych rycerzy, więcej różnych ciekawych rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że będziemy tutaj zaraz zwiedzać, ale zanim tam polecę, to muszę dotknąć tego miejsca. No, teraz tam tak mnie zabije, to już nic nie stracę. Zresztą dobra, teoretycznie stracę trochę dużo, bo dla tych, którzy nie wiedzą, tutaj jest... Oj! Jak zwykle nieostrożnie z linkami. Ale jest taki... Tyci problem, że...
część dusz, nie wiem jaki to jest konkretnie procent, ale część, tak nawet powiedzieć, a które tutaj, dusz, runów, które tutaj tracimy, no jak widzicie przypada. Jest to delikatnie mówiąc bolesne, ale mówiąc tak dosadniej, no po prostu trochę to irytuje, ale tragedią to nie jest, jako że... No, jestem w stanie te dusze, czy runy, mówię dusze z przyzwyczajenia, łatwo dofarmić, więc no... Tak chcesz się bawić? To dostaniesz lita z kamieni. No. I tak, wiem, że to było przesada, mogłem tutaj użyć mniej, robiąc dwa wystrzały podstawowym kamykiem błyskamiennym, ale... Co mi tam? Co mnie tam to? I tak... Nie ma tragedii. I dobra, teraz tutaj coś było? Bo w sumie nie pamiętam. Ale skoro takie miejsce jest, to chyba coś było. Fajnego. A dobra, to jest to miejsce. Oj, to jest to miejsce. Gdzieś na zewnątrz to można... Chyba w teorii... Wciągnąć tarczę. Jest nadal trochę ciepło, ale nie ma tragedii. Dobra. W taki sposób nie dostaliśmy alarmu, można ich wyeliminować teraz. Tak, jeśli o to chodzi, to tutaj, z tego co się orientuję, było kilka właśnie tych takich, powiedziałbym, że nawet nie półsekretnych, a ćwierć sekretnych miejsc. Nazwałem w taki głupi sposób, głównie dlatego, że każdy o zdrowych zmysłach by pewnie znalazł bardzo szybko. Czasami ja miałem z tym olbrzymie problemy. Proszę, tak, tutaj na ten murek. Pamiętam, gdzie dalej w sumie, czy na tamten dach będziemy iść, czy nie. Tak, czy stąd można pójść tu i wrócić. Ale tego nie chcę na razie robić. Z tego właśnie chyba trzeba było na ten daszek wskoczyć, któryś. Tak, dobrze. Z tego daszku tutaj tak dziwnie. Potem na ten murek. Ostrożnie. Z tego murku tu. I dobrze pamiętam, że tu właśnie jest jakiś taki tajemniczy labirynt po coś. Więc jej. Nie jestem aż taki zapominalski dump, jak to było wcześniej. I okej, skoro tak tutaj przekradamy, to chyba mogę załączyć pochodnie. Bo czemu nie? I czy to już jest koniec przekradania się? Teoretycznie tak, ale niekoniecznie. Jeszcze lepiej dla swojego bezpieczeństwa i wszystkich innych. Zrobię tak, że pójdziemy tędy. I okej, już pamiętam co dalej chyba. Chyba pamiętam, jeśli to jest to, o czym ja myślę, to idziemy w stronę bardzo ciekawej znajdźki. A jeśli to nie to, o czym myślę, to... Cholernie pamiętam, gdzie my leziemy. Ale ta coś tutaj było, ogólnie mówiąc. O nie. Ja zacząłem kłopoty. Masz z głazów. Gin. Kurczę, lubię katany. Naprawdę lubię w Elden Ringu katany. Jeśli chodzi o ich moveset i inne tego typu rzeczy. Nie pamiętam, w której grze to było ogólnie. Z Soulsów. Ale pamiętam, że w którejś katany nie miały takiego zbyt przyjemnego movesetu dla mnie. Używałem ich i tak, bo po prostu były dosyć mocne. Na tych, w takim rozdaniu statystyk, jak miałem. I powiedzmy, że sentyment. Powiedzmy, do uczy katany, którą chyba, jeśli się nie mylę, ukończyłem po raz pierwszy Dark Soulsy? Tak samemu? Aha, chyba tak, jedynkę. Ale no, było fatalnie. Teraz nie wiem, czy to było w dwójce, czy właśnie w jedynce, mimo wszystko używałem uchigatan, mimo że moveset mi się nie podobał, czy to było w trójce? Chociaż nie, w trójce chyba były już fajne movesety. Na wszystkim. Okej. Co tu mamy? Talizman Pazura.
Gdybym jeszcze pamiętał, co to jest, to byłoby fajnie. Poza tym, że jest to talizman, więc bierzemy, bo i tak nic szybszego nie ma. Wzmacnia taki z wyskoku. Potrzebne na A. Będę to używał. Oczywiście, że tak. I teraz... Ej, może? W sensie, nie pamiętam, czy jest tu jeszcze jakiś inny secret. Podejrzewam, że nie, ale no. Dobra, nie ma więcej secretów, więc... chyba najlepszy moment na to, żeby powrócić już do normalnej ścieżki. Tak, żeby tam wrócić, czy wystarczy tutaj chyba? Też nie, to nie jest to miejsce, o którym myślałem, a może jest? Ja jestem za głupi na to wszystko. A te berby są za mocne. Na mój mózg. I zaraz się zobaczy, czy to to miejsce, o którym myślałem, czy nie. Jeśli tak, to... OK. Jeśli nie, to... Też OK. Tak, wiem, że to chyba jakąś jedną mini znajdźkę pominąłem, więc do razu po nim polecimy. O czym by nie? A mówię mini znajdźkę, bo dosłownie leży tutaj, tylko trzeba podnieść i tyle. I dobra, dobra. Jak widzicie, żaden problem, proszę. Smar ogniowy ze sznureczkiem, to jeśli się nie mylę, jest... Ma ten taki, tego typu smar, że on szybko znika, ale ma lepsze bonusy. Przynajmniej tak mi się wydaje się. Może miał to jakieś inne znaczenie i działanie. Ale ja jestem w stanie po prostu... prawie że przysiąc, że to tak było i... Okej, to jednak było inne miejsce niż myślałem chyba? Się widzę, gdzie to jest, więc... Czy ja chcę tam wracać? To jest w sumie bardzo dobre pytanie, czy ja tam chcę wracać, czy nie. Choć brzmi nie. Kiedy indziej tam pójdę? Nawet jeśli to kosztuje mnie moje tam runy. Nie potrzebuję ich aż tak bardzo w tym momencie. A zamiast tego wolę się skupić na tym, żeby... tak de facto przejść większą część zamku w tym głównym zakresie. Tak chyba najłatwiej to określić. O nie! Tylko nie ten berb. Udało się? Częściowo się udało. Dobra. Dobra. Okej. I teraz tak, ogólnie mówiąc, tutaj z kolei jakby taki super secret miejsce. Do którego można pójść? Czy tam pójdę? W sumie czemu by nie? Zaraz tam podejdziemy, tylko najpierw... chcę tutaj jeszcze jednego berba zniszczyć, bo pamiętam, że ten berb zawsze... Właśnie tak, zawsze był samobójczym berbem. A pilnował kamienia Kowalskiego dwójki, więc... jej. Zdecydowanie warto było tutaj podejść. I tak, prawidłowa ścieżka prowadzi tam i ogólnie tamtędy idziemy dalej. Będziemy walczyć z paroma wrogami, spotkamy bardzo fajnego NPC-a, który, jeśli się nie mylę, ma coś dla nas bardzo, bardzo przydatnego też, tak de facto. No ale dam, czy da przydatne rzeczy, czy dać nieprzydatne rzeczy, to i tak. Chwilowo bez znaczenia. To, co ma większe znaczenie, to to, że jesteśmy tutaj i teraz C. A chyba jest to miejsce, w którym się było oryginalnie na początku? A, to jest to miejsce. Teraz jestem pewien. Fajnie, że stąd widać, nie zwróciłem na to uwagi. Ale tak, ogólnie tam będziemy mogli wrócić, jeszcze zemścić się na tym dziadzie, który nas ubił. Więc definitywnie jeszcze tam będziemy kiedyś. A na razie idziemy po znajdźki. Włóż persona to drewniana tarcza, która akurat nie jest, można powiedzieć, moim celem. Użytkowym, ale, i to jest bardzo ważne, ale, jeśli się nie mylę, jest tutaj bardzo ciekawy przeciwnik, którego, no, warto pokazać od razu, bo będziemy się z nimi spotkać jeszcze niejednokrotnie i zawsze będę tak samo panikował na ich widok, jeśli się nie mylę. Tak. To wszystko coraz bardziej wygląda, jakby to naprawdę było to zejście, o którym myślę.
tylko najpierw chrabąszcz. Trzeba unicestwić. Burzowe natarcie. Ogólnie jest to umiejętność, którą tutaj używają ci tacy rycerze z halbardami. Fajny ruch, ale... I tu ponownie ale... Nic, czego potrzebuję, czego będę używał na ten moment. Czy później będę tego używał? Kto wie. Bo prawda jest taka, że ja jestem taki nieobliczalny, taki niemożliwy do, powiedzmy, przewidzenia, że sam nie wiem, czy będę używał, czy nie. I oto proszę, ten jakże wspaniały oponent, którym jak widać prosa nie robi za dużo. Inne rzeczy też, jeśli się nie mylę, wcale skuteczniejsze przeciwko nim nie będą. Więc no, widzicie. Wspaniały wróg. Prawda jest taka, że nie chciałbym się z nim bić. Dlatego też prawdopodobnie uciekniemy. I tak, nie pamiętam, jak on się nazywał. To był chyba rycerz... To był jakiś rycerz czegoś, ale... To czegoś mi jest... Właśnie umknęło. Czemu umknęło, umkło, jak zwał, tak zwał. Na razie chcę się tylko dziada pozbyć. O, kwiatek. Ale nie, sprawdziłem. Co to za kwiatek? Super. Okej, to była jakaś lilia czegoś tam. Chyba to był zwykły kwiatek. Nie ten taki fajny do ulepszania duchów. Tak czy inaczej, to chyba była winda, którą można było aktywować. Po prostu, oh well. Wrócimy tam też kiedy indziej, bo na razie. Powiedzmy, że po prostu mam zbyt duży emotional damage, znaczy jako mental damage, znany też jako po prostu, jak to się nazywa, flashbacki z Wietnamu odnośnie tych wrogów, więc no muszę podziękować, jeśli chodzi o walkę z nim. A póki co skupmy się na berbach, które jak widać łatwo mogę pokonywać skacząc z nich, albo unikając jednego ciosu, po czym robiąc trzy ciosy z katany. Też ich nie lubię, ale są dużo... To chciałbym powiedzieć bardziej znośni, ale lepsze określenie byłoby... Może nie tyle prostsi, co dużo bardziej... sprawiedliwi, niż tamci rycerzytkowie. Żeby nie było, nie ma pojęcia, jak oni się nazywali, naprawdę. Wybaczcie, ale no... Pamięć mi szwankuje, nie pamiętam nazwy pełnej. Poza tym, że to byli coś rycerza, jak to... Tu jest bezdenna przepaść, tu jest trochę kukri. A tu mamy okno, przez które możemy wejść... Spotkać się właśnie z tym czarodziejem Rogierem, czy jak mi tam było. Tylko można było wezwać tam przez chwilę. Do Margita. Here in the castle, when I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then. I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Mhm. Tak, tutaj ogólnie mamy właśnie kilka takich ciekawych trików. Tylko to jest świetne. Można po prostu mieć dosłownie piu pociskiem zamiast mieć tego jako zwykły czar. To też zamiast zwykły czar fajne takie coś i takie coś tak. I ile to potrzeba? Patrzmy, 1000, 1500, to jest 500, 5000, okej. Okay. Nauczę się wszystkiego, bo... Czemu by nie?
O ile mi wystarczy runów? Pewnie nie. Ale spróbuję ile się da. Zżreć. Bo będąc kompletnie szczerym, po prostu chcę to wszystko skompletować i jeśli zdecyduję się na jakąś inną broń niż te katana, to warto to mieć. No dobra. Teraz tak na poważnie, naprawdę i w ogóle. Wypadałoby trochę może pobić tutaj wrogów, tych, których jestem w stanie. Bo niewiele mi będzie brakowało do zgromadzenia tych 5000, tylko 2000. Więc może, kto wie. Może się jakimś cudem to uda. Jeśli pokonam tego rycerza, to kto wie. Jeśli nie mylę, jestem w stanie to zrobić, tylko muszę być ostrożny po prostu. W swoich działaniach. Na tyle, żeby on mnie nie trafił. Za bardzo? Dobra. Złamam znowu pierwszą zasadę unikania w Elden Ringu. Unikaj w stronę ataku, nie z dala od ataku. Dobra, jest bardzo źle. Nawet gorzej niż bardzo źle w tym momencie. Jeśli się uda, to będzie fajnie. Jeśli nie, to... tragedia. Dobra, mamy to. 400 z takiego dziada? Mam za nim za mało, ale okej. Teraz jeszcze jedna rzecz. Da się jakoś stworzyć coś, co by nas wylepszyło? O, chyba nie. Przynajmniej nie na ten moment. Schołęła, chyba będę musiał wrócić do miejsca łaski, jeśli chcę tak sobie osiągnąć to wszystko, chociaż delikatnie. Pytanie tylko, czy na pewno chcę to zrobić. Nie do końca pamiętam, co tu gdzie było, więc... po prostu chcę posprawdzać chwilowo. A jeśli tylko okaże się, że właśnie tu gdzieś jest... jakiś bardziej niebezpieczny oponent... można od razu zwiać. Okej. On do bardziej niebezpiecznych nie należy. A jednak należy, bo mówię go z prostszymi. Całe szczęście magia jest wystarczająco mocna, żeby się go pozbyć. I teraz tak, czy tutaj gdzieś... Dobra, wiem, gdzie już jesteśmy. Wiem, gdzie jesteśmy. Co tym idzie... żeby dać strasznie... nie, głupie! To co ja tu będę próbował zrobić? Ale jeśli mi się to uda... będziemy mieć... wielkiego skróta. Więc pomijam wszystko, unikam wszystkiego. Nie przejmuję się niczym. I mamy co. Mamy to. Winda. Winda do poprzedniego miejsca łaski. Udało mi się. I ogólnie tak, tamto miejsce, które widzieliście, skrywa wiele znajdźków, tajemnic i interesting rzeczy, jak ja zwykłem mówić, czyli bardzo interesujących, fajnych. O, jeśli się nie mylę, tak teraz poważnie mówiąc, poza wszystkimi innymi rzeczami skrywa, można powiedzieć, że przedmiot ala questowy. I warto byłoby go pozyskać czym prędzej, ale najpierw chcę sprawdzić, czy jestem w stanie wyeliminować tego dziada. Strasznie z nim nie lubię walczyć, więc no, jeśli procent będę w stanie go wyeliminować w jakiejkolwiek formie, to fajnie by było. I okej, widzę, że proca przełamuje mu tarczę. Nie jest to może i tak najlepsza decyzja, ale no, ważne, że przełamuje tarczę. Jeśli dziada pokonamy, to będzie super. Jeśli nie, będzie trochę gorzej, ale i tak warto spróbować. I tak, dla tych
bardziej spostrzegawczych. Tak, jest to to samo dosłownie, z czym walczyliśmy tam na tym ala samouczku. To coś, co nas, można powiedzieć, zabiło. Nie! Chciałem umierać, no nie. Znowu stracę trochę duszów. Ale tak, musimy teraz to ogólnie ubić i zająć się paroma innymi sprawami. I... wiecie co? Jeszcze jedną próbę walki z tym dziadostwem wam pokażę, po czym raczej zrobię cięcie, żeby się tego pozbyć. Jeśli się nie mylę, to się i tak będzie odnawiać, respawnić i tak dalej, ale... dla swojego własnego spokoju i dobra chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądać, bo prawda jest taka, że jeśli to daje dużo runów, to kto wie, może będę to trochę tłukł dla runów. Tak czy inaczej, no. Teraz, kiedy mamy też dostęp do tych popiołów specjalnych od Rogiera, jak widzicie, ta katana nie będzie jedną bronią, którą możemy używać z magicznymi właściwościami. I prawda jest taka, że nawet prawdopodobnie nie będziemy jej używać jakoś tak niezwykle dużo. Jako ekskluzywną naszą broń, jedyną. Bo to sensa nie ma. Tak jak w przypadku, jak to było, no poprzedniej postaci. Będę prawdopodobnie nosił ze sobą kilka różnych. Każda z innym jakby elementem. O proszę, przełamaliśmy gościa, dobrze. W dwie łapy, żeby lepiej go dziabać. Nie, dam się, nie dam się, nie dam się. Jest prawie martwy, tak samo jak my, niestety. Tylko, że w przeciwieństwie do nas, on nie ma buteleczek. Bierzemy błyskawiczny pocisk. I udało się. Ile się za to coś dostaje? 1000 ponad. Odzyskaliśmy w takim razie to, co straciłem. Trochę smutne, ale z drugiej strony fajnie, że odzyskaliśmy. I tak. Topór wyżynny, to jest jedna z tych właśnie fajniejszych rzeczy. Głównie dlatego pokażę wam, że posiada taką bardzo ciekawą funkcję, jak... okrzyk bojowy. Tak. Większa skuteczność ataków, więc... dla kogoś, kto potrzebuje jakiegoś delikatnego, bądź nawet mocniejszego boosta do swojego damage'a, naprawdę polecam ten toporek. Jeśli się nie mylę, nawet nie trzeba mieć go jakby wyekwipowanego, żeby ciągle ten buff się mówi, czyli to wzmocnienie, najłatwiej określając. A no, zawsze coś to da, zawsze coś z tego będzie. Dobra, złoty run. I teraz tak, jak jesteśmy w takiej spokojnej sytuacji, to powiedzmy, że w tym momencie chciałbym pójść z powrotem do Rogiera. Jak już do niego pójdziemy, wykupimy te jego rzeczy. Zrobiliśmy coś takiego jak pamiątka po czwarki i jest to bardzo cenna rzecz. Niezwykle nawet cenna. Gdyż, iż ponieważ, dzięki niej będziemy mogli dostać coś bardzo fajnego. I ci, którzy, no, ponownie powtórzę, oglądali moją wcześniejszą serię z Eldenijskiego Kronga, powinni wiedzieć, o czym mówię. Bo bardzo długo z tego czegoś korzystałem, więc tak. Dla tych, którzy jednak nie wiedzą, zostawię taką, de facto, niespodziankę na najbliższą chwilę. Ja mówię na najbliższą chwilę, bo bardzo szybko się przekonacie, o co chodziło. Halbarda wypędzonego rycerza. Jej. Nie będę z tego używał, czy z tego korzystał raczej. Ale nie muszę korzystać, by się cieszyć. Po prostu lubię znajdźki, przedmioty, dropy, luty, jak złoty zwał. Więc dla mnie to i tak jest super, że no, że wypadło. Czy przydatne, czy nie, ważne, że wypadło. To w sumie zupełnie tak, jak to się nazywa. Z jedną rzeczą. Nie pamiętam, jaka to była, ale tak nie umniejszając, czy nie skupiając się za bardzo na tym wszystkim. Była jedna kiedyś w jakiejś grze, podobnej do Eldenijskich Kręgów i tak dalej, a jedna właśnie znajdźka. Konkretnie, czym ona była, nie pamiętam. Poza tym, że to była jakaś broń. Szanse na to, że ona się pojawi, były prawie że zerowe. I wiem, że zawsze, za wszelką cenę próbowałem ją wydropić. Nieważne co, gdzie, kiedy. Musiałem ją po prostu mieć. O, przełamałem. I
katanu dobijemy. Dziękuję. Od Rudziera można wykupić teraz wszystkie popioły. Wielki miecz wypędzonego rycerza. Przyjemna znajdźka, nie gasnący motyl. Właśnie po takich rzeczy. O. Musimy znaleźć słoiki. Jak znajdę słoiki, to będę mógł przynajmniej sobie jeszcze na wszelki wielki trochę bomby dokrafcić. Co jest też ważne, te bomby są nieskończone. Po prostu użyj jeszcze, trzeba dokrafcić z powrotem. Tak, parę sztuczek bojowych. Wszystkie te z chęcią wezmę. I teraz porozmawiajmy z nim, jak to już wykupiłem. They obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. Oh. I nie ma już nic więcej. Okej. Okay. Tylko pytanie, kiedy będzie jakby najłatwiej nazwać następny krok? Naszej znajomości z nim. Bo jeśli chodzi o Rogera, to jeszcze nie skończyła się jego historia. I mogę powiedzieć tylko, że sam kres nie będzie najprzyjemniejszy. Ale tak. Przynajmniej będzie. I teraz jeśli chodzi o wszystko tutaj pozostałe, jeśli kogoś zastanawia, czemu tutaj wróciłem, to chciałem sprawdzić, czy właśnie... O, nie miałem przypadkiem czegoś cennego. Miał garnki. Okej. Okay. To dwa z trzech wykupimy. Porozmawiamy też przy okazji z nim, bo czemu nie? There are others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you when you meet one, then offer them some trade, won't you? My people. Wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people, the Tarnished, and mine. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. Okay. Goodbye. Nice to do business. Okej. Okay. Tutaj załatwione w takim wypadku. Co ciekawe mogę powiedzieć. Nawet lepiej niż się spodziewałem, że to wyjdzie. Dlaczego, że ma, dlatego, że mamy już teraz dwie ogniste bomby. Wypadałoby wyposażyć. Chyba jak mówię, kiedyś będzie mu potrzebne, to zawsze można nimi rzucić. O proszę, to ma skrywanie się ze zręcznością, nie zwróciłem uwagi. Ja gdzieś będę miał małą siłę i zręczność, to zawsze coś z tego będzie. A teraz pogadajmy tutaj z tą Borderiką. O nie. Teraz powinno się ucięcie robić, bo pies zaczyna wariować. Muszę go uspokoić. No i niestety, jak mówiłem, musiałem się zająć psem. Okej, okay. Widać, że z nią już sprawa załatwiona. I teraz zobaczmy, czy przy stole utraconej łaski w ogóle
będą już oni, czy jeszcze nie? Okej. Okay. Roderika, to całe, czy jakie to było? Jest. I dobrze. Greetings. Nice to see you again. My name is Roderika. I should have told you sooner. Isn't this place impressive, though? The round table hold. Covert quarters of the two fingers. And gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots. Although, it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Mm-hmm. And please allow me to express my thanks for giving me that keepsake from my men. It was as if I was frozen with self-pity. Okay. I failed them at every turn. You have my gratitude. Please, take this. Okay, co to było? Złote nasiona. Bardzo przydatna rzecz. It's all a bit much for me. I'm still looking. I okej. Zanim jednak pójdziemy dalej, muszę sprawdzić, czy druga osoba, która powinna tu być, nie to, pojawiła. Jeśli tak, to świetnie. Jeśli nie, to jeszcze trzeba będzie poczekać. I uwaga... Jeszcze go nie ma, okej. Okay. W takim wypadku nie wiem, co zrobić, żeby się pojawił. Ale możemy zająć się ważniejszą sprawą. I pogadać sobie z nim. Well, where have you been hiding? I took you for dead. No matter, it's all the same. Lay out your arms then. Głównie dlatego, że właśnie on może coś powiedzieć o Roderice i to teoretycznie nam odblokuje właśnie możliwość ulepszania popiołów wyzwających duchy. Ciekawe. I tak, teraz to będzie trochę takie w te i we w te gadanie. Z tą dwójką. It's all a bit much for me. I'm still looking. You're telling me I possess some kind of gift. I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. So I can tell. He's a gentle soul underneath it all. Okay. Teraz trzeba pójść znowu do kowala i tak w te, jak mówię. No matter. What about her? Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Okay. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj trzeba było załatwiać, no więc na wszelki wielki pójdziemy znowu do niej. I okej, chyba tyle, skoro nic nie ma. Jakiś stół utraconej łaski. Teraz tak, najpierw będzie butelki, dodaj łódnik do butelki, tak. A nie, dwa złote nasiona, to nie mamy tyle. Okej. Jak widzicie, nie ma jej tutaj, już będzie siedziała teraz przy kowalu. Tak, najpierw pogadamy z kowalem, bo chyba też coś miał potem z nią. Myślałem, że nie żyjesz. Od razu, jak tylko raz usiadłem przy łasce. She has a gift for spirit tuning. So I told her everything I know. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Okay. Kowal załatwiony, jeszcze teraz tylko z nią trzeba pogadać. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. I can happily announce
that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish, but if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. No I dobrze. The Spirit Tune Apprentice. Pleased to make your acquaintance. I tak, jak widać, możemy. Tak jak myślałem, jak mówiłem. O. Różne koszty, ale wymagają roślin, których obecnie nie posiadamy, więc trochę szkoda. I teraz ja sprawdzę jeszcze raz, czy się nie pojawił przypadkiem ten gościu, na którego tutaj czekam. Oj, no niestety nie. Ale dobra. Tak czy inaczej, mamy nowe sukcesy, nowe rzeczy. I na tym bym mógł kończyć epizod, bo już trochę trwa. Ale jeszcze nie czas na to wszystko. Oj, co to, to nie. Najpierw trzeba jeszcze zrobić jedną totalną pierdołę, która jest dla mnie bardzo istotna. I zaraz zobaczycie nawet o co chodzi. Mam nadzieję, że nie, więc tutaj nie będzie. Znowu trzeba ją wyzwać. Wezwać. Patrzcie, jakie fajne tutaj rzeczy. Jakieś armaty czy inne działa, nie wiadomo. Nie wiadomo w jakim celu. Bo chyba tu nikt nie używa takich rzeczy. W sensie w tym miejscu, bo tam. A w tym. W Kelit chyba to było. O! Może jednak ten dziad się nie odnawia. Dziwne, bo się przekonał, że się naprawdę odnawia. No proszę. Dobra. Widzę, że przynajmniej druga rzecz, po którą tu chciałem przyjść teraz, jest od razu dostępna. Druga rzecz, po którą tu chciałem przyjść, no... Rzecz, po którą chciałem przyjść tu tym razem. Tak najlepiej to chyba określić. Nie! Pies! Nie! Wiecie co? Żeby się przedłużać. Spotkamy się kiedyś tutaj, pozbędę się tych psów, żeby pokazać wam, jaka piękna znajdźka tu jest. Okej. Dużego problemu tu ja z tym nie miałem, jak się teraz okazuje, więc... Więc na pokonanie i proszę, szkarłatny kaptur. Bardzo cenna rzecz. Bo jak widać, waży tyle samo. Ale daje plus jedną witalności, chociaż niektóre obrony ma gorsze. Macie tutaj piękny opis. I tak, nie wygląda to może najlepiej, niestety. Przez to, że z jakiegoś powodu tutaj ten kaptur nam nie chce się nakładać na ten. Ale tak, będziemy chodzić w takim kapturku, tak jak to miało miejsce przez długi czas w poprzedniej serii. Tak tylko pokażę, że jeśli się właśnie ma takie mniejsze coś, to jest taki fajny płaszczyk jeszcze z tego kapturka wystaje właśnie. Głównie dlatego, że gdyż ponieważ no plus jedno witalności, więc zawsze trochę więcej hapeków. No i tak, nie wiem, czy coś więcej mam do powiedzenia w tym momencie. Poza tym, że zbliżamy się ku końcowi, można powiedzieć, podstawowej eksploracji zamku. Jeśli chce się robić ją kompletnie, jest tutaj jeszcze 5 miliardów różnych sekretów, znajdziek i miejsc. Ale jeśli chodzi o takie podstawowe eksplorowanie, jak już to powtarzam, można powiedzieć, że za tymi drzwiami już będzie prawie koniec. Ale tak, ja więcej tu nie będę paplał i gadał takich rzeczy. Bo jak będzie, to przekonamy się w następnym epizodzie. A na ten moment naprawdę wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, i tak dalej. No jak mówię, to byłoby tyle. I cóż, w następnym odcinku możliwe, że będzie się dużo działo, bo szczerze mówiąc, sobie tak trochę pomyślałem i dobrym pomysłem może byłoby naprawdę jakieś nowe miecze ogarnąć, czy tam jakieś dzidy, cokolwiek. Ogólnie, żeby mieć na nich te fajne prochy, no bo prawda jest taka, że imitacja zaklęć na tym specjalnym czymś, no to fajna rzecz. Robić pił przy użyciu broni, zamiast używać na to miejsca z zaklęciem? Jak najbardziej proszę. Mieć taką fajną zdolność? Oj, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Co prawda jest to powolne, ale jak zobaczycie, jak to działa, to jest naprawdę wspaniała, świetna rzecz. Ale dobra. Na razie nie ma naprawdę już co więcej mówić, więc trzymajcie się i hej, hej.